Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Trosty52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Elex 2. Moi drodzy, dzisiaj będziemy wykonywać zadanie z drabem o nazwie Machlojki, więc odpędzimy od siebie Nyrę. Nie potrzebujecie już, cudownie. Idziemy z drabem. Nie lubię draba, ale no wypadałoby z nim też robić jakieś tam zadania, także cóż, spróbujmy. Może mnie nie zabije? Słuchaj, muszę zająć się jeszcze jedną sprawą w towarze. O co chodzi? W pobliżu fortu widziano mutanty. Już się to zdarzało, ale... z jakiegoś powodu cały stado sterczy tuż za bramami miasta. Chcę wybić te pomioty albo w co do jednego. Idziesz ze mną? Dobra, czyli mamy nowe zadanie z Kają. Gotowy narobić bałaganu? Ja tak, ale co do ciebie, mam wątpliwości. Pamiętaj, mam cię na oku. Dobra, chodź ze mną. Chodź ze mną. Zrobię to. To znaczy w czym? Kojarzysz tych wędrownych kupców? Jeden z nich zatrzymuje się przy brzegu krateru. Gość zawsze podróżuje z kilkoma ochroniarzami. Niedługo przybędzie podobno do krateru z dostawą żywności. Nie wiesz skąd o tym wiesz? Mniej więcej. Nic już ze mnie nie wyciągniesz. W porządku. Czyli na brzeg krateru zmierza właśnie wędrowny kupiec z jedzeniem. I gdzie w tym zarobek? Zabierzemy mu eleksir. Chwila. Chcesz napaść i okraść kupca, który zaopatruje krater? Nazwijmy to pracą dorywczą. Prędzej ściąganiem długów. Książę ci to zlecił? Rozumiem. Ten cały kupiec zadłużył się zatem u księcia, a ty masz go przycisnąć, by oddał należność. Zgadłem? Ta. I co z tego? To, że powinieneś był mi o tym powiedzieć, zamiast wciskać bajki o dorabianiu na boku. Daj znać, jak będziesz gotowy. Dobra, chodźmy. Nie pierwszy raz zostanę windykatorem. Rusz dupę, musimy się sprężać. I tak już jesteśmy spóźnieni. Dobra, to ruszamy. Wymuś dostawę zapasów. Tam są. Chyba nas widzieli. Na pewno zdążyli się zorientować, po co przyszliśmy. Znają mnie i pamiętają, że pracuję dla księcia. Jak tylko się zbliżymy, wyczują pismo nosem. Nie zdziwiłoby mnie to. Tak czy siak, wiesz już wszystko. Dobra, czyli musimy wymusić, niekoniecznie ich zabijać. W każdym razie... Dobra, Jax. Do dzieła. Zgarnijmy ten eleksir. A, czyli jednak będziemy ich zabijać. Dobra, byśmy tak się mogli... zająć, wiecie. Tak. Całkiem z tym wszystkim. Wow. Ja mam trochę mało życia, wiecie? Nie podoba mi się to. Ale w sumie... nie ma aż tak... Dobra, nie mam wytrzymałości. Więc może byśmy się... sprężyli. Wow, gościu! Nie mam już eliksirów, jak teraz zostanę. To nie będzie dobrze. Weźmy może takim silniejszym. Chciałabym tego gościa, co ma tak, wiecie, mało HP. Okej. I z tobą to już raczej być problemów nie powinno. Szczególnie, że weszło nam zatrucie. Pięknie. Chłopie pizdy. Ile eleksitu miałeś odzyskać od tego wędrownego kupca? Nie chodziło o kasę. Gość poleciał sobie z księciem w chuja, więc musiał dostać nauczkę. No, to zadanie wykonane.
kupiec nie żyje. I świetnie. Jeden problem mniej. Chyba już rozumiem, na czym polega twoja praca dla księcia. Skoro tak mówisz. Niech ci tylko nie przyjdzie do głowy zabić mnie we śnie. Co ty? Kiedy nadejdzie twój czas, przygotuję dla ciebie coś specjalnego. Kiedy co nadejdzie? Decyzja należy do księcia. Niezły z ciebie przyjemniaczek. Ej, to nic osobistego. No pewnie. Dobra, jak wygląda twoja kolejna fucha od księcia? Powiem ci, jak ją dostanę. Idź i zajmij się swoimi sprawami. Dobra. To w sumie moglibyśmy iść z Nyrą, ewentualnie z Kają dalej robić jakieś interesy. Chyba to nie byłoby wcale aż tak głupie. Dobra, i tu jeszcze leży ta parszywa... A, jesteśmy praktycznie przy kraterze, dobrze. Nie wiem, czy tutaj jest coś wartego uwagi. Raczej nie zapowiada się zbyt wiele w tym miejscu. Ale może warto? Tu mamy Eleks w czystej formie. Więc to się może akurat przydać. Wlecimy sobie może jeszcze tam na górę, bo tam są jakieś itemy akurat. Dobra, musimy się nauczyć z powrotem latać. Zapomniałam, jak to jest wlatywać na różnego typu przedmioty. Super, mamy rakiety. Paliwo do palnika. Amunicja do miotacza pocisków. Dzbanek. I talerz. To wszystko? Wszystko. Widzę, że drap postanowił tam sobie zlecieć na dół. Machlojki to na razie nic. Zabezpieczenie terenu. Dobra, to możemy pomóc w sumie Kai ewentualnie. Ewentualnie z Nyrą pogadać. Bo ona też ma dla nas questa. Tylko czy ja sobie poradzę z mutantami, z Kają, to tego to ja już nie wiem. Weźmy sobie, wbijmy jakieś eliksiry. Widzę, że nie mam ich wcale aż tak dużo. Coś chyba zrobiłam przez przypadek, czego nie powinnam. Albo nie? Nie lubię bardzo tego sterowania. Dobra, jak my stoimy z XP-em, w sumie całkiem okej. Może byśmy spróbowali z Kają, a jak nie, to ewentualnie z Nyrą. Jeszcze bym może do Tialga podeszła i powiedziała, że mamy tutaj Nyrę. Alpka Nyra. Przyda nam się. Na swój własny sposób. Zimna jak lód, kobieta z północy. Dobra. Polecasz kogoś szczególnego? No, dobrze. Rozumiem. Mimo to szukaj dalej. Potrzebujemy jak najwięcej ludzi. Dobra, z tego co się orientuję, jeszcze jedną osobę tylko możemy sobie zwerbować. Ale to jeszcze poczekamy z tym. Serio pytasz? Wchodzę w to. Dobrze, ruszajmy jak najszybciej. Zobaczymy, jak nam pójdzie z mutantami. Szczątki Alba. Tam są. Aż stąd je czuję. Tego smrodu nie da się podrobić. Kurczę. Co za bajzel. Załatwmy je. Pójdź przodem, będę tuż za tobą. A, to taki mutant. Dobra, to nie ma wcale aż takiej tragedii. Bałam się, że to będzie coś... Wiecie, trudniejszego. Coś mnie atakuje. A, tylko kwisty pazur. Kaja jeszcze tym dostała, cudownie. Okej, trochę potworów jest.
I to wiecie, nie tylko takich. Weźmy może, uderzmy. Ten kwisty pazur, żeby mi tu nie przeszkadzał. Siup. No. Okej, sam już zmarł. Miałam powiedzieć, że Kaja poszła się bić. Ale coś jej nie wyszło chyba tak jak trzeba. Oni mają te topory wojenne, to można fajnie sprzedawać. I tutaj zostały jeszcze dwa, ale przed nimi to się akurat bym wyleczyła. Bo są w parze. Dobra, tamten się nie rzucił. Okej, jednak się rzucił. Kaja by się mogła zająć. Okej, na szczęście umie zmieniać agro. Weźmy jeszcze raz. Nic mu to nie robi zbytnio. Weźmiemy, spróbujmy uderzyć. Pięknie. On miał miecz akurat. I Kaja widzę, że sobie całkiem ładnie radzi. Wszystko w porządku? Prawie zapomniałem, jak bardzo nie znoszę tych poczwar. Dobra, wszystkie wybite. Fort powinien być bezpieczny. Doskonale. Zapewne nie stanowiły zbyt wielkiego zagrożenia, ale lepiej dmuchać na zimne. Podobno pewni eleksatorzy potrafią je kontrolować. Nigdy nie wiadomo, czy to zwykły mutant, czy wróg, który pragnie cię dopaść. A to już dość ryzykowna sprawa. Według ciebie to robota eleksatorów? Nie. Te mutanty przypuszczalnie szukały tylko eleksu. Zazwyczaj są nieszkodliwe. Gdyby ktoś nad nimi panował, nie podeszłyby tak blisko zamieszkałych terenów. Ktoś by się przecież zorientował, że ludzie z fortu szybko je dostrzegą i zlikwidują. Dobrze, trochę mnie uspokoiłeś. Na tyle, na ile to możliwe po walce z tym czymś. Dziękuję za pomoc. Dam ci znać, jeśli znów mi się przyda. To znaczy, wiesz, o ile akurat nie będziesz załatwiał niczego innego. Po prostu mów, w co mnie chcesz wpakować, a ja się zastanowię. Dobry plan. Dobra, możemy to zebrać i mamy kolejne zadanie z Kają zrobione. Możesz wracać już do bastionu, a my byśmy może jeszcze poszli z Nyrą. W sumie obowiązki nadzorcy to musimy mieć nowy poziom i może dzisiaj się uda. Lekcja anatomii, Ateris, Tawar. A może byśmy się tym łowcą głów zajęli? Może to już jest dobry czas na to. Tylko do tego to bym chciała akurat Zołzę sobie zabrać. Widzę też, że to jest w ogóle niedaleko nas, także raczej przyjemnie. Ale raczej Zołzę weźmiemy na taką rozpierduchę. Tylko że Zołza nigdy nie pamiętam, gdzie jest i gdzie ona sobie chodzi. Tutaj jesteś. Wszystko w porządku? Tak sądzę. To bardzo proste. Walczymy, albo nas wymordują. Chodź ze mną. Jasne. Dobra, to idziemy. Jeszcze raz się tepnę do bastionu, bo sobie przejdziemy tędy. Zejdziemy sobie po zboczu. I może gdzieś dojdziemy. Zobaczymy. Jak widzicie, sporo zadań dla towarzyszy. W sumie dobrze, bo jeszcze tylko jednego towarzysza mamy do znalezienia. I to będą już wszyscy. A wiadomo, że towarzysze są nam dosyć potrzebni. Siup. Okej, tutaj coś mamy. Krew jeszcze nie zaschła. Wierzysz w Boga? A co to ma do rzeczy? Tłumaczyłam ci. Morkoni potrafią porządnie załatwiać sprawy. Tylko to się liczy. Okej.
W sumie mamy podobne zdanie trochę. O, mamy ciało. Dobra, może byśmy przeszli mostkiem jednak. Jeszcze jakiś przeciwnik po drodze. Rozpruwacz. Ale bieda. Szybko poszło. O, i mamy jakiś namiot. Nic jakiegoś bardzo szczególnego, ale może się przydać. Dobra. I zobaczymy, co nam to wszystko da. Co uda nam się zrobić. Nie wiem, czy tutaj górą pójdziemy. Nie wiem. Mamy jakąś ważkę. Chodź tu. Stara ważka. Okej. Okay. I jesteśmy chyba na... jesteśmy na miejscu. Zrzućmy ją z klifu. Zostaw ją. Żywa jest warta dwukrotnie więcej. Jeśli się zawahamy, skończymy tak samo jak... Jebać ich! W ten sposób więcej będzie dla nas! To byli moi przyjaciele, tupku! Łowca nagród nie ma przyjaciół, tylko cele! Ogarnij się! Nie! Odpuść! Poważnie! Zgłupiałeś? Nic nie rozumiesz? Nie zmienię zdania! Dobra, dobra. Zapalmy, a zdecydujemy później. Okej. Nie zbliżaj się! Spóźniłeś się! Dziewczyna jest nasza! Możesz spadać, jasne? Lepiej wy stąd spływajcie. Ona idzie ze mną. Nie kapujesz, co tu się wyprawia. Dlatego ci to wytłumaczę. Ale tylko raz. Dziewczyna zabiła dwóch naszych ludzi i kilku innych. Każdy, kto ją tknie, pożałuje. To też radzę ci się ulotnić za wysokie progi. To ostatnie ostrzeżenie, kolego. Nie chcę więcej oglądać twojej gęby, jasne? Rozumiem, że szykujesz się już na wpierdol. Ha, żartowniś się znalazł. Taki jesteś mądry? To był twój ostatni błąd. Przysięgam. Mamy rozpierduchę. Haha. Dobra, zróbmy jakiś zapis. Ała! Co się stało? Boże! To było za szybkie. Dobra, dobrze będzie ich wziąć po kolei jakoś, więc odejdziemy trochę. Tak, żeby tylko jeden się na mnie striggerował. Na przykład ty. Okej, cudownie. Dobra, byle by się nie dać uderzyć. Ała, no, fuck my life. Nie przeżyję tego. Jak mi gościu przewróci, to jest po mnie. A może by go tak, wiecie, z klifu zrzucić na przykład? Tak to się robi. Dobra, może podejdę jakoś od tej strony. Jasne, wszyscy trzej się na mnie rzucą. Zrzucę go. Aha, nie. Aha, no, nie tak łatwo widzę. Ała. No i... Super. Powodzenia życzę sobie. Że ich pokonam. To chyba po moim zadaniu, nie? No, dawaj. Wszyscy się rzucają. To nie jest proste. Chodź, chodź, chodź.
Jakby tak tylko jeden przyszedł. Nie jest tak prosto. Dobra, może podejdziemy pod klif. Nie, no nie da się tak. Ani trochę. Ała, to było tak głupie. Życie jest, widzę, ciężkie. Nie no, wiecie, to jest do zrobienia, nie? Jezu, dobra, nie wczytuj. Może zróbmy jakiś taki zapis podczas walki. Bo całkiem dobrze mi idzie. Trochę trudno się bić z paroma osobami naraz. Gorzej jak Zouza mi tutaj padnie, nie? Ała, może nie w ten sposób. Laska se w ogóle ucieka. Ała, no wykorzystała sytuację, nie? Och, dobra. Ja bym właśnie wolała, żeby, wiecie, Zouza... Fuck! To było tak głupie. Jax. Jax, proszę cię. Zouza padła. To się postarałam. Tamta uciekła. Zouza padła. Ten będzie za mnie strzelał. Ale nie ma tamtego. Najgrubszego. Dobra, to ja akurat jestem w stanie sobie poradzić z tymi łowcami. Gorzej z tamtym skurczybykiem. Zouza na szczęście przyszła. Oh fuck my life, jeszcze ty? Schowaj tę broń, ćwoku. Zouza go chyba zabiła. Nie, nie zabiła go. Ła, Jax, proszę cię, cholera. Jasna, pieprzona. Co jeszcze? Nie, no co jeszcze? Poważnie. Jeszcze to jaszczursko. Nie wiem, kogo wybijecie. Jezu, nic nie widzę. Bij go. Dawaj. Dobra. Poszło. Okej, tu jest ekipa z Warszawy, także musimy pobić jeszcze tamtego gościa. Już walę lód z tych ludzi, nie? Jeszcze został tylko tamten. Zouza zaraz to powinna do mnie przyjść akurat, więc o to się nie boję. Albo nie przyjdzie do mnie. Przyjdzie chyba. Widać ją na mapie? Widać ją? Nie widać jej? Okej, biegnie do mnie. Cudownie. Dobra, więc możemy się postarać teraz z tą Erin. Został tylko ten grubas. A to jak go oboje weźmiemy w szranki, to będzie dobrze. Niestety ma już całe życie. Zouza, ty coś robisz? Widzę, że Zouza nic mu nie robi. Bo się chyba zacięła. Tak, Zouza się zacięła. Ale dobra, to jest już do zrobienia. Okej. Zróbmy jakiś zapis kontrolny. Cudownie. Teraz już będzie nasz raczej.
Pięknie. Nawet złapałam jeszcze jego broń. Idealnie. Tylko tam niby jakiś łowca został i to mi się bardzo nie podoba. W teorii. Później, dobrze? Ten został tam. W tym całym gównie. Idealnie. A, bijesz się z tym skalnym smokiem. Oła. Paskudo. Ale z tobą to już akurat pójdzie prosto prawie, że ważne, żeby ciebie pokonać. Weź się. Weź giń. Bito. Dobra, bo jak dostanę, to umrę. Ostatni potek mam. Pięknie. Jax! I teraz spadamy stąd. Nowy poziom wbiłam. Możemy zostać tym nadzorcą. Znaczy się tym wandalem. Uff. Udało się. No, dzisiaj było dość intensywnie. Dzięki, ale obyłoby się bez twojego wsparcia. Prędzej czy później mój nóż znalazłby się na ich gardle. Radzę sobie sama. Nie zamierzałem cię ratować. Przybyłem po twoją głowę. Na twoim miejscu martwiłabym się o swoją. Chwyć broń! Seriously? Ja nie mam już mikstur. Dobra, najwyżej tego pożałuję. O Jezu, kolejna, która ma czachę. Nie wiem, zróbmy coś z nią takiego na dwa fronty. Jakby się tak udało właśnie... Chciałam się zamachnąć? Nie wyszło mi. Na szczęście ona się interesuje Zouzą, nie mną. Więc to jakiś plus. Gorzej, że Zouza padła. Dobra. Jest szansa, żeby ją pokonać. Pięknie. Dobra, zadanie wykonane, Zouza. Wstajesz? Hej! Jasne, czemu nie, pewnie. Dobra, cudownie. Więc możemy udać się do naszego zleceniodawcy, który jest aż tutaj. I będziemy mieli wszystkie zadania u banitów wykończone już na 100%. Potrzebuję iść do jakiegoś handlarza kupić eliksiry, bo jest tragedia jedna wielka. Ewentualnie sobie zrobić jakieś potki, bo umiemy przecież na pierwszy poziom alchemię. Mam już też nowy poziom, więc możemy dołączyć, możemy awansować u Morkonów i możemy się tam nauczyć nowej umiejętności w cysternie krwi. Myślę, że to nie będzie wcale takie głupie. Witam cię serdecznie, Neronie. Co do zleceń? Co do zleceń, Erin nie będzie już sprawiać problemów. Każdy musi kiedyś poddać się losowi. Dobitnie jej to pokazałeś. Dzięki. Mimo to dziwne, że znalazłeś ją pierwszy. Tyson i jego ekipa powinni byli dotrzeć tam przed tobą. Wyruszyli o wiele wcześniej. Nie wpadłeś na nich? Być może. Nie jestem pewien. Naliczyłem tylko kilka trupów. Cóż, czas oddziela silnych od słabych. A nic mi po miernotach. Przekazując mu nagrodę, zmarnowałbym cenne kryształki. A skoro o tym mowa, to dla ciebie. Super. Polujesz na kogoś jeszcze? Nie. W sumie to okazałeś się całkiem przydatny.
Ewidentnie masz smykałkę do tego interesu. Niestety, w tej chwili nic ci nie zaproponuję. Możesz iść. Dobra, super. Łowcy głów udało nam się wykonać. Dużo expa spadło. Jestem normalnie z nas zadowolona. Wracamy w takim razie do groty i będziemy szli nauczyć się nowego spela w cysternie. To tak na pewno. I będziemy szli również, być może się zaopatrzyć w jakieś mikstury. I będziemy szli po awans. Także troszeczkę tego mamy teraz do odwiedzenia. Ale jestem z nas dumna, że udało nam się w sumie tyle expa zdobyć i takie zadania załatwić. I to w sumie w miarę szybkim czasie. Morconi... nie tutaj chciałam iść, ale w sumie tędy jest bliżej. Do tego miejsca, gdzie zmierzałam. Więc chodźmy po awans. Chyba, że najpierw pójdziemy się czegoś nauczyć. Nie, chodźmy najpierw po awans. Sporo się udało dzisiaj zrobić, jestem bardzo zadowolona. I ogólnie fajnie, bo ostatnio faktycznie widać, że nasz bohater sobie coraz lepiej radzi. Fajnie, co nie? Super, Zouza. Czy wy to widzieliście? Gościu powinien nie żyć, a on się tak po prostu położył. Cześć, Bahadur. Chcę zostać wandalem. W takim razie musisz złożyć przysięgę. Czy jesteś gotowy walczyć w imię Rawaka? Tak. Czy jesteś gotowy umrzeć w imię Rawaka? Tak. Czy chętnie poddasz się każdemu cierpieniu, które zada ci Rawak? Poddam się. I wreszcie, czy jesteś gotów przedłożyć dobro Morconów ponad swoje własne, niezależnie od ceny? Tak. Wobec tego możesz otrzymać tytuł Wandala. Noś go z dumą. Czy jako Wandal zasługuje na nowy pancerz? Naturalnie, ale sam musisz go sobie kupić. Może ci się to wydawać dziwne, lecz wprowadziliśmy tę regułę, by zachować równowagę. Wykonanie zbroi wymaga dużego wysiłku i powinno zostać nagrodzone. Porozmawiaj z naszą zbrojmistrzynią u Tengisa. Sprzeda ci nowy pancerz. Cudownie. Co dalej? Uczyniłeś wiele, by zasłużyć na moje zaufanie. Wysłałeś w objęcia Rawaka zarówno Kana, jak i Mordraga. Swoimi decyzjami wskazałeś nam drogę, którą nasz lud będzie podążał przez lata. Kan w ciebie uwierzy, więc i ja to zrobię. Mam propozycję. Chcę, byś został moim przybocznym. O kurczę! Z czym wiąże się ta funkcja? Z wolnością. W naszej frakcji odpowiadałbyś tylko przede mną. A ja wcale nie prosiłbym cię o wiele. Mówiąc wprost, potrzebuję kogoś zaufanego, kto odziedziczy moje obowiązki, gdy udam się w objęcia Rawaka. Do tego czasu możesz działać na własną rękę. Czy przyjmujesz ten najwyższy zaszczyt? No, myślę, że tak. To byłby dla mnie zaszczyt. Innej odpowiedzi się nie spodziewałem. Najpierw jednak musisz zapanować nad chaosem, który spowodowałeś. Zechcesz wyjaśnić? Mowa o Mordragu, oczywiście. Jego śmierć zachwiała równowagę. Ktoś musi go zastąpić. Ty zajmujesz się już obowiązkami pozostawionymi przez Kana. Gdzie znajdę zastępstwo? W tym ci nie pomogę. Spytaj swojego głosu. Może on ci podpowie. Przybądź do mnie, gdy równowaga zostanie przywrócona. Kiedy złożysz mi oficjalną przysięgę, zasiądziesz u mojego boku. Dobrze. A czego ty uczysz? Okej, ty możesz mnie uczyć tego wszystkiego. Tak, bo w cysternie tylko sobie to, wiecie, przy...
przypinamy tak jakby. Otrzymujesz mniejsze obrażenia od ataków wroga, to by było fajne. Poprawia witalność, możesz szybciej biegać, regeneruje życie. Regeneruje życie. Atakujesz szybciej. Chyba nauczymy się tego. Oczyszczenie krwi, ignorowanie bólu. Dobra. Tak to się robi. Dobra, więc podejdziemy sobie jeszcze do cysterny, żeby sobie to podpiąć. I super. Podobno mam wyższe o 90 już. Mamy niszczycielską. No dobrze. Czyli mamy w sumie wysoką oziębłość chyba. Na to by wychodziło. I my idziemy chyba tutaj, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, to nie było tutaj. To było tutaj, na dół. Na dół czy tam? Nie, po prostu na wprost. Chociaż do tamtego ołtarza chyba też mogłabym podejść. Tutaj mi dalej pokazuje nauczyciela. Ale to jest, wiecie, złudne. Ołtarz. Otrzymujesz mniejsze obrażenia od atakowanych wrogów. A jeszcze sprawdzimy. Punkty życia to będziemy mieli może przy 40. Dobra, to dajmy sobie próg 60. A, ja nie mogę nosić paru rytuałów naraz? Ej, to jest trochę głupie. No to w takim razie... Zróbmy tak. Trochę to jest dziwne. Myślałam, że... Możesz poświęcić część swoich punktów życia, by zmniejszyć ich wartość maksymalną. Dzięki temu możesz aktywować swoje rytuały szybciej lub nawet na stałe. Aha, dobra. Czyli możemy zrobić sobie tak od razu. Ja to nie mogę tak mieć? O, nie mogę. Okej, no ale to niech będzie to w takim razie. Mniejsze obrażenia też się zawsze przydadzą. Prawa ręka Bahadura, to na razie nie robimy. Wyeliminuj trolla, Ignadon, towarzysze. Nie zostało nam dużo. Gafa dyplomatyczna. Mamy zadanie z Nyrą do zrobienia. Chociaż myślę, że to już raczej będzie na kolejny odcinek. Myślę, że dzisiaj już sobie zakończymy. Wystarczy nam taka długość. Jeszcze ewentualnie się przyniosę właśnie do Nyry. Jeszcze możemy też zdecydować, w co pójdziemy, jeżeli chodzi o punkty. Cios w plecy, ta alchemia by nam się przydała. Więc musimy dać w inteligencję plus 3. I wtedy możemy się nauczyć alchemii na wyższy poziom. Trofea zwierzęce to na razie nie. Te kamienie też miałam iść. Ale już się nauczyłam kolejnej umiejętności morkonów. Licytator możemy się nauczyć. Okej. To jest też fajne. Wszystkie efekty statusu. A tutaj, żebyśmy mogli odblokować, to potrzeba sprytu. Chroni przed truciznami. Siła. Okej. Tak tylko sobie zerkłam. Plecak odrzutowy. Dobra, moi drodzy, na razie to tak zostawimy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!